Witam państwa ponownie. Może wybiorą się państwo ze mną. Przez serce Chicago poprowadzę was do innego świata. Świata tanich hotelików, klubów nocnych, salonów tatuażu i lombardów. Na ulice zapomnianych kobiet i mężczyzn. Zapomnianych aż do chwili, w której ich serca, umysły i życie zostaną wyzwolone. Przyjrzyjmy się uważnie pewnemu słowu. To słowo brzmi winny. Sąd uznaje oskarżonego winnym zarzucanych mu czynów. Jego kartoteka sugeruje, że mamy do czynienia z człowiekiem, który wręcz nałogowo łamie prawo. Z tego względu skazujemy go na dożywotni pobyt w zakładzie karnym zgodnie z prawem obowiązującym w naszym stanie. Winny. Nałogowo winny. Porozmawiajcie z psychologiem więziennym o recydywistach, mężczyznach, którzy rozwinęli w sobie nauk popełniania kolejnych przestępstw. Prawdopodobnie powie wam coś takiego. Problem nałogowej przestępczości, przynajmniej w części, spowodowany jest starym, dobrze skrywanym poczuciem winy, nie mającym nic wspólnego z faktycznymi przestępstwami, z powodu których recydywista ponownie trafia do więzienia. Nasuwa nam to wniosek, że niektórzy mężczyźni i kobiety podświadomie chcą być karani. Popełniają więc czyny, które z pewnością doprowadzą ich do kary, a robią to z powodu starego, ukrytego poczucia winy. Według nich są to winy, które wymagają kary. Jednakże są to winy głęboko ukryte, rzadko oglądające światło dzienne, w związku z czym pozostają bezkarne, ale jawne przestępstwo pozwoli na wymierzenie i przyjęcie kary, której wymaga umysł czy świadomość opanowana przez poczucie winy. Gdyby istniał jakiś sposób na wymazanie tego rodzaju poczucia winy, liczba recydywistów prawdopodobnie wyraźnie by się zmniejszyła. Ciężkie słowo, prawda? Ale słowo winny nie wysyła ludzi do więzienia. Są tacy, którzy podświadomie na różne sposoby szukają kary. Może czują, że nie zasługują na szczęście i unikają go, zachowując się w sposób, który niszczy ich małżeństwo i czyni je nie do zniesienia. Może czują, że nie zasługują na sukces i celowo popełniają błąd, gdy zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Inni, marząc o zapomnieniu, jakie przynosi śmierć, wciąż popadają w śmierć symboliczną, jaką jest pijackie otępienie. Wciąż próbują uciec od swojego poczucia winy i codziennie budzą się po to, aby się dowiedzieć, że na kolejnej karcie swojego życia zapisali słowo winny. Pamiętają państwo, co powiedział psycholog? Gdyby istniał jakiś sposób na wymazanie tego rodzaju poczucia winy. Taki sposób oczywiście istnieje. Jeden jedyny. Odkryją go państwo sami, słuchając opowieści o losach mężczyzny o imieniu Joe, już teraz w Wyzwolonym. Faktem jest, że Joe to nie ten typ mężczyzny, po którym można by się spodziewać, że wpadnie w poważne kłopoty. Był bardzo spokojnym chłopcem, może nawet zbyt spokojnym, zbyt zamkniętym w sobie. Brał samego siebie bardzo poważnie, dlatego bardzo poważnie traktował również innych. Lekkie, pobieżne podejście do rzeczy było obce jego naturze. Po prostu nie rozumiał czegoś takiego. Żarty, docinki, nawet niewinne kpiny to było coś, czego po prostu nie mógł znieść. Dlatego dziewczęta stanowiły dla niego dość poważny problem. Co ja tutaj mam? Pianka do golenia, papier listowy, szczoteczka do zębów. O, przydałby mi się jeszcze żel do włosów, tylko o jakimś ładnym zapachu. Mamy dokładnie taki, jakiego pan szuka. Chyba idzie pan na bardzo ważną randkę. Ja? Ładna? Założę się, że niezły z pana podrywacz. Ja? W każdej tego rodzaju sytuacji Joe był zupełnie bezradny i nie potrafił tego ukryć.
Naturalnie więc dostawało mu się kpinek grubo więcej niż to jest w zwyczaju. To, że nigdy nie potrafił odwzajemnić się odpowiednią ripostą, wcale nie znaczy, że tego nie chciał. Na przykład po spotkaniu ze sprzedawczynią, mimo że ze sklepu wychodził wściekły, kiedy był już bezpieczny w swoim pokoju, stanął przed lustrem, by przeprowadzić żywą, urojoną konwersację. Ja? Podrywacz? Może i tak, ale ty, słoneczko, za młoda jesteś na podryw. Zatkałoby ją, gdyby to usłyszała. A może ona miała ochotę umówić się na randkę? No jasne. Trzeba było powiedzieć coś takiego. Na bardzo ważną randkę? Bardzo ważna to byłaby randka z tobą. Rany. Joe miał również problemy w kontaktach z autorytetami, wszelką władzą, tak zwanymi ważnymi ludźmi. Nauczyciel, policjant, szef, wszyscy oni sprawiali, że czuł się nieswojo. Tak było już w pierwszej pracy. Joe naprawdę ją lubił, lubił to miejsce i ludzi. Pozostawiony sam sobie, był bardzo wesoły, dopóki nie padał na niego cień autorytetu. O, dzień dobry, panie Fitzgerald. Skończyłem to, co pan tutaj wczoraj przed zamknięciem zostawił i zaraz zajmę się tym zamówieniem Marszala. Natychmiast. Nie będzie za późno? Marszal? A tak, tak, oczywiście. Bardzo dobrze, Joe. Natychmiast to chyba będzie wystarczająco szybko. Tak naprawdę przyszedłem tylko sprawdzić, czy nie zostawiłem tu na półce moich cygar. Ale widzę, że nie. Nic. No, chyba muszę pójść i kupić. Okropny nauk, Joe. Nigdy nie zaczynaj. O nie, panie Fitzgerald, ja nie palę. Stary, wścibski drań. Zawsze musi mnie sprawdzać. Pewnie myśli, że to ja zabrałem mu te cygara. Kiedyś mu dogadam. Zauważyliście, jaki Joe był przesadnie nerwowy i zaniepokojony w obecności szefa? A potem, ponieważ był na siebie zły za to zdenerwowanie, stawał się obrażony i zapiekał się w sobie. Na świecie jest wielu takich ludzi. Jedno, czego nie wiemy o Joe, to dlaczego. Wiele sytuacji sprawiało, że czuł się niedowartościowany lub winny. I nie mamy pojęcia dlaczego. Joe nie był przecież ani lepszy, ani gorszy od większości ludzi. Chciał oczywiście myśleć, że jest nieco lepszy, ale w głębi duszy obawiał się, że może być znacznie gorszy. Co najmniej w jednej sprawie Joe z pewnością nie był gorszy, a pewnie nawet lepszy od większości ludzi. Chodzi o sposób, w jaki traktował swoją owdowiałą matkę. Kiedy tylko poszedł do pracy, podjął się bardzo męskiego zadania, jakim jest utrzymanie domu. Jego matka bardzo to doceniała. To ty, Joe? Tak, mamo. W samą porę. Kolacja będzie gotowa za 5 minut. Usiądź, synu, powieszę twój płaszcz. Dzięki, mamo. Nie boisz się, że mnie rozpieścisz? Ani trochę, Joe. Zawsze byłeś dobrym chłopcem. Jak tam dzisiaj w pracy? Dobrze, chyba. Pan Fitzgerald sprawdzał mnie, jakbym myślał, że zrobiłem coś nie tak. Ale nie zrobiłeś, prawda? Nie. No, więc nie ma się czym przejmować. Z czystym sumieniem możesz patrzeć mu w oczy. Tak, mamo. Pójdziesz ze mną na spotkanie modlitewne? Obawiam się, że dzisiaj nie mogę. Umówiłem się na mieście z kolegami z pracy. O, to bardzo dobrze. Cieszę się, że tak szybko znalazłeś tam sobie towarzystwo. Ojej, my tu sobie gadamy, a kolacja pewnie się przypala. Ta noc miała się stać momentem przełomowym w życiu Joe'ego. Jego nowi koledzy pokazali mu świat, którego nie znał, i nauczyli go, jak zupełnie stracić świadomość. Słyszałeś? No. Joe mówi, że nigdy w życiu nie pił alkoholu. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Czego się napijesz, Joe? No,
Nie bardzo wiem. A więc pozwól, że przedstawię cię mojemu ulubionemu trunkowi. A wiesz, nawet ci postawię. Pierwszą kolejkę oczywiście. Ej, przyjacielu, masz tu trzech klientów. Joe był już w połowie drugiego drinka, kiedy coś zwróciło jego uwagę. Zdał sobie sprawę, że ogarnia go cudowne, zupełnie mu nieznane uczucie wyluzowania. Przestał starać się zachować samokontrolę. To było dla niego zupełnie nowe doświadczenie, a jednak skądś jakby znane. Skąd? Tego Joe na początku nie wiedział. A potem przypadkiem spojrzał w wielkie lustro za barem. Wpatrująca się w niego twarz była jego własną, bez wątpienia. Jednak nie była to ta sama twarz, której odbicie widział w oknach wystawowych. To była zrelaksowana twarz pewnej siebie osoby, jaką oglądał jedynie w zaciszu swojego pokoju. Wtedy dotarło do niego, że alkohol robił z niego człowieka, jakim potrafił być w snutych w samotności marzeniach na jawie. Ludzie, ale była napalona. Tak? A która była taka napalona? A taka dziewczyna w sklepie. Opowiem wam. No słuchaj, słuchaj, Joe gada o babkach. Było na co popatrzeć. Kupowałem parę rzeczy i ta dziewczyna mówi do mnie: chyba wybierasz się na bardzo ważną randkę. Wiecie, co jej powiedziałem? No wiesz, słonko, bardzo ważna to byłaby randka z tobą. Co wy na to, co? Umówiłeś się z nią, co? Ja, no, no nie. Wiesz, gdzie mieszka? Nie, tak naprawdę nie byłem ją zainteresowany. No, szkoda, dziewczyny to fajna sprawa, jak się nad tym dobrze zastanowić. No, wiesz co, masz rację, dziewczyny to fajna sprawa. Znasz jakieś? Nie, jakieś tam znam, ale nie wiem, czy znalazłoby się coś tam dla ciebie. Poza tym i tak jest już za późno. Daj im szansę, stary, daj im szansę. Przez resztę wieczoru, a przynajmniej tę jego część, którą zapamiętał, Joe był prawdziwą duszą towarzystwa. Za to następnego dnia spóźnił się do pracy prawie godzinę. Jeden z towarzyszy nocnego szaleństwa zauważył, jak wślizguje się tylnym wejściem. Patrzcie, kto idzie. Stary imprezowicz we własnej osobie. Jak się czujesz, Joe? Okropnie. Po prostu okropnie. Fitzgerald mnie szukał? Nie. Masz szczęście, koleś. Jeszcze nawet nie przyszedł. Może on też wczoraj wieczorem zabalował? To jest dobra strona bycia szefem. Zawsze można odespać. Słuchaj, możesz mi coś powiedzieć? No. Jak znalazłem się w domu? Tak myślałem, że nie będziesz pamiętał. Co? Wsadziłem cię do taksówki, a ty cały czas awanturowałeś się, że chcesz wysiąść i iść na piechotę. Naprawdę? Rzucałem się? No, delikatnie mówiąc. A co z dziewczynami? Jak one dotarły do domu? To... Podwieźliśmy je. Zaraz po tym, jak zrobiło ci się niedobrze w taksówce. Co? No cóż, nie jest to metoda, jaką ja wybrałbym na podryw, ale no, zdarza się. To straszne. Aha, jesteś mi winien 3,50. Za co? No, $1.50 za kurs i $2 za to, że zabrudziłeś taksówkę. Rozumiem. Rozumiem. Już daję ci pieniądze. No, dzięki. Posłuchaj. Tak? Posłuchaj, wiem, że trochę wczoraj zawaliłem. Ale może to powtórzymy, co? Z taką głową do alkoholu masz ochotę na więcej? Okej, nie ma sprawy. Ale załatwię może jakieś inne dziewczyny, co? Z tymi nie miałeś najlepszego początku. Joe o tym nie wiedział, ale kiepski początek miał nie tylko w tej jednej sprawie. Kiedy trzeźwiał, przerażało go to, jak zachowywał się po pijaku. Wyrzuty sumienia są standardowym składnikiem kaca. Zdaje się, że dodają ładnych parę mililitrów do każdej butelki. W przypadku Joe'ego ten dodatkowy ciężar był szczególnie dotkliwy. Ale butelka, jeśli nawet następnego dnia wypełniała go nowymi wyrzutami sumienia, na kilka godzin wprowadzała go w cudowny stan, w którym nie było ani poczucia winy, ani samoświadomości,
ani nawet poczucia niedopasowania. Z biegiem czasu stała się sposobem natychmiastowego rozwiązywania wszelkich problemów. Jeśli Joemu wydawało się, że szef patrzy na niego krytycznie, brał łyk alkoholu. Jeśli samoświadomość paraliżowała go w jakiejś sytuacji towarzyskiej albo w pracy, brał jeszcze parę łyków. Ten Joe, który ukrywał się przed rzeczywistością w mrocznych głębiach knajpy, był imitacją tego Joe, który kiedyś stawał przed lustrem w swoim pokoju. Niektórzy ludzie staczają się stopniowo, inni spadają na dno bardzo szybko. W piciu jest bardzo prosta zasada. Im więcej alkoholu wypija się z powodu problemów osobowościowych, tym gorsze są potem wyrzuty sumienia i tym gwałtowniejszy upadek. Joe spadał bardzo szybko. W ciągu niespełna 4 lat był już na dnie. Zwykle człowieka w takim stanie umieszcza się w zakładzie, ale Joe miał przyjaciela, bardzo lojalnego, który go przed tym chronił. Mamo? Synu, poznajesz mnie teraz, prawda? Oczywiście, że cię poznaję, mamo. Dlaczego pytasz? Bo przez wiele dni mnie nie poznawałeś. Co? Jaki jest dzisiaj dzień? Wtorek. Niemożliwe. To znaczy, że byłem nieprzytomny od... Tak. Chcieli cię zabrać już w piątek, ale im nie pozwoliłam. Powiedziałam, że sama potrafię się tobą zająć. O, przepraszam. Tak mi przykro. Joe, siedziałam tutaj i tylko się modliłam. I na część mojej modlitwy już otrzymałam odpowiedź. Wróciłeś do zmysłów. Teraz czekam na dalszą część odpowiedzi. A co ma nią być, mamo? Nie możesz tak dalej żyć. Wiem. I nie możesz też przestać. Mogę, naprawdę mogę. Nie sam. Jesteś na to za słaby, Joe. Wiem, że się siebie wstydzisz i że chciałbyś być inny. Będę, mamo, zobaczysz. Potrzebujesz więcej siły niż masz. Potrzebujesz Bożej siły, synu. Właśnie o to się modliłam. Co? O to, żebyś poprosił Jezusa, aby zajął się twoim życiem. I żeby cię zbawił. On to zrobi. Obiecał. Mamo, posłuchaj. Pozwolisz, że sam się tym zajmę. Zobaczysz, że mi się uda. Obiecuję. Nie uda ci się to. Samemu ci się nie uda. Chyba jestem głodny. Może trochę mleka. Przyniosę ci. Mamo? Tak? Co ci się stało w ręce? Nic. No przecież są całe posiniaczone. Wyglądasz jakby cię ktoś bił kijem bejsbolowym. Nie, synu. Nie kijem bejsbolowym. To tylko twoje pięści, to wszystko. O Boże. Tylko twoje pięści. Dla człowieka, który już i tak uginał się pod poczuciem winy, był to potężny, dodatkowy ciężar. Ale to wciąż jeszcze nie było wystarczające, by cokolwiek zmienić. Joe'ego czekało coś znacznie bardziej druzgocącego. Kiedy Joe mówił matce, że jest szczerze zdecydowany walczyć ze swoim problemem, mówił prawdę. Miesiące, które potem nastąpiły, były historią desperackiej walki, determinacji, bezradności i porażek. Siła woli była niewystarczająca. Środki medyczne działały doraźnie, metody niekonwencjonalne okazały się zwykłym naciągactwem. Podczas gdy Joe próbował i wciąż przegrywał, jego matka modliła się. Boże, ty wiesz, że nie chcę tego dla siebie, ale dla Joe'ego. Chcę, żeby był wolny i szczęśliwy i żeby miał życie wieczne w Chrystusie. Ojcze, odmawiam najbardziej rozpaczliwą modlitwę, jaką znam. Zbaw go. Bez względu na cenę. Oszczędź mojego chłopca. Nieważne, ile miałoby mnie to kosztować. Zbaw go. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Tak modliła się dzień po dniu, kiedy Joe walczył i przegrywał.
Po każdej kolejnej porażce robił wszystko, żeby ją ukryć przed matką. Nie z powodu wstydu i upokorzenia, ale ze względu na jej uczucia. Mijały miesiące, a ona zdawała się podupadać na zdrowiu. W końcu nie było już żadnej nadziei. Jej odejście stało się tylko kwestią czasu. Pod koniec Joe całe dnie spędzał przy jej łóżku. Rozumiał to jako swój obowiązek, ale napięcie oczekiwania i presja poczucia winy sprawiały, że chwilami było to nie do zniesienia. W końcu znajdował więc jakąś wymówkę, żeby wyrwać się na kilka godzin. Jego matka, choć na pewno domyślała się, dokąd wychodzi, nie dawała mu tego odczuć. Ale Joemu, kiedy wracał, i tak trudno było spojrzeć jej prosto w oczy. Poza tym wiedział, że jego oddech od razu by go zdradził. Trzymał się więc z dala od jej łóżka. Właśnie tak wyglądał pewien jesienny wieczór. Joe wyszedł na jakieś 2 godziny. Potem cichutko wśliznął się do domu z nadzieją, że jego matka śpi. Joe? Tak, mamo, to ja. Chodź do mnie, Joe. Tak się bałam, że nie zdążysz wrócić. Na co miałem nie zdążyć? To już koniec, synu. Mamo. Wiem, czuję to. Wszystko robi się takie mgliste. Podejdź tu, synu. Bliżej. A teraz pocałuj mnie. Mamo, ja nie mogę. Ach, co? Może przyniosę ci wody, soku, cokolwiek. Co? Niczego nie potrzebuję, synu. Chcę tylko pożegnać się z tobą. Zadzwonię po lekarza. Nie ma czasu. Tylko mnie pocałuj, Joe. Mamo, nie mogę. Nie mogę. Matka już dłużej nie naciskała, tylko nadal modliła się cicho za Joe'ego. Bez względu na cenę. Godzinę później straciła świadomość. Przez następne 6 miesięcy życie Joe'ego było jednym wielkim koszmarem pełnym strachu, wyrzutów sumienia i alkoholu. Włóczył się po ulicach od knajpy do knajpy. Pewnego wieczoru w marcu jakimś sposobem dotarł do drzwi Pacific Garden Mission. Właśnie dawał świadectwo kamieniarz Holland Oates, a to, co powiedział, przemówiło prosto do serca Joe'ego. Wszystko, co wam powiem, jest prawdą. Prawdą Słowa Bożego. To, że mam na sobie porządne ubranie, nie znaczy, że nie wiem, przez co przechodzą niektórzy z was, bynajmniej. Nie ma w tej sali człowieka, który przeszedł cięższy bój ze sobą samym i z alkoholem niż ja. To, że stoję tutaj, a nie leżę gdzieś tam na ulicy, to, że w ogóle żyję, nie ma nic wspólnego z siłą mojej woli. Jest tak, jak jest, tylko dzięki temu, że zostały mi odpuszczone moje grzechy. Pan Jezus własną krwią zapłacił za nie na krzyżu. Kiedy załamała się moja duma, kiedy pogodziłem się z tym, że jestem bezradny, że jestem grzesznikiem, poprosiłem Go o zbawienie. I On mi je dał. Przyjacielu, twoim problemem nie jest alkohol, ale grzech. Alkohol jest tylko symptomem czegoś, co jest 1000 razy gorsze. Jest symptomem grzechu. Jesteś winny i dobrze o tym wiesz. Ale łatwiej jest upijać się na okrągło, niż stanąć twarzą w twarz ze swoimi grzechami i przyjąć do wiadomości swoją winę. A jeszcze diabeł wciąż podpowiada ci, że jest już za późno, że nie ma już dla ciebie nadziei. Przyjacielu, to nieprawda. Jezus powiedział: nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Syn Boży przyszedł, aby odnaleźć i zbawić zagubionych. Posłuchajcie, jeśli czujecie teraz w sercach choć odrobinę nadziei, znaczy to, że Jezus was wzywa. Jeśli chociaż jedno słowo przeze mnie wypowiedziane pasuje do waszej sytuacji, przemawia do was Duch Święty. Jeśli pogrążeni jesteście w śmierci grzechu, możecie odżyć w Chrystusie na zawsze.
Pomódlmy się wspólnie tu i teraz. Niech Pan Jezus Chrystus was uwolni. Kiedy Joe podszedł tego wieczoru do ołtarza, powiedział tylko dwa słowa. Jestem winny. Więc chwal Boga, ponieważ dopóki tego nie wiedziałeś, On nie mógł nic dla ciebie zrobić. Chodź, przyjacielu, musimy się teraz pomodlić. Tego wieczoru w Old Lighthouse matka Joego otrzymała odpowiedź na ostatnią ze swych modlitw bez względu na cenę. Człowiek, którego całe dotychczasowe życie było zniweczone przez poczucie winy, wyszedł na wolność. Nowe stworzenie w Chrystusie.